Właśnie dojechaliśmy do miejscowości Posidi na półwyspie Chalkidiki. Jesteśmy na pierwszym palcu Cassandria. Tutaj mamy apartamenty Posidi Studios. I zaraz zaczynamy kolejny wypoczynek. O, widzimy motylkę. To jesteśmy już pod apartamentem naszym Posidi Studios. Tutaj mamy taki pokój. Wchodzimy tutaj prosto z tarasiku. I tutaj jest łóżko podwójne, łóżko pojedyncze. Tutaj mamy kuchnię, lodówka, kuchenka, zlew. I tu mamy łazienkę, prysznic, kibelek, także wszystko czego potrzebujemy. Przede wszystkim jest klimatyzacja, jest coś na komary do kontaktu, bo tu moskitiery nie ma w oknie. No i super. Tutaj te apartamenty mają taki bardzo duży ogród. Tam daleko jest ogród, więc jakieś są takie huśtawki, takie dla dorosłych, nie dla dzieci. Sobie później pójdziemy sobie porelaksować się. Tutaj już za tymi drzewami, za tym budynkiem już jest plaża, tam jest, są jakieś tawerny, sklepy, kawiarnie. Teraz jesteśmy w ogródku, w naszych apartamentach. Taki duży ogródek, tam dla dzieci fajnie, mogą sobie pobiegać. Są takie dwie huśtawki, jedna taka, druga taka, stolik, krzesełka. Bardzo fajne miejsce, duże przede wszystkim, także można się pobawić. A ten biały budynek to właśnie tam mieszkamy. Tutaj wychodzimy z naszego studio, z naszego apartamentu. I tutaj mamy taką drogę, która podobno prowadzi nad morze. Przejdziemy zobaczyć, jak tutaj wygląda morze. O, tutaj już wychodzimy na drogę. I idziemy dalej. Tu mamy ile? 100 metrów pewnie do morza. Tam już widać morze daleko. Tutaj mamy po drodze jakieś kawiarnie, lodziarnie. Także fajnie. Café Luigi. O, i tutaj już dochodzimy powolutku do plaży. Schodki, tak, no, jest ślicznie, trochę fale są dzisiaj, idę z drugiej strony, może będzie zjazd, bo jestem z wózkiem, z Ulą, tutaj jakieś markety, tutaj lejka promenada, idziemy może tędy, lodziarnie, kawiarnie, pamiątki. Tu też można, widzę, w pierwszej linii brzegowej sobie wynająć mieszkanie. Jednak my to wzięliśmy w takiej drugiej linii, bo cenowo to było bardzo korzystne. Za 3 noce płaciliśmy chyba 430 zł. Więc naprawdę całkiem spoko. O, i tutaj mamy zjazd. Tutaj jakiś pan masuje. Tak wygląda plaża. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.